Rondo jest już w użytku, teraz czas na nazwę. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żeraków rajcy zdecydowali, by rozjazd przy łączniku z autostradą w Straszyncinie nosił nazwę po zamkniętym w 1992 roku kombinacie rolno-przemysłowym Iglopol. Są to działania, które niejako mają dać satysfakcję byłym pracownikom i za ich postawę, za ich dorobek i pracę na rzecz tego społeczeństwa przed laty. Tu w Straszyncinie pracowali mieszkańcy praktycznie ze wszystkich miejscowości naszej gminy i wnieśli swój wkład w jej rozwój, w rozwój gminy. Podejmowali różne działania poza firmą, działania na rzecz społeczeństwa, w rozbudowie sieci gazowniczej, w rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w budowie szkół. I dzięki tej uchwale mają niejako satysfakcję z tego, że to rondo będzie nosić nazwę firmy, w której oni pracowali. Będzie nie z kolebką kombinatu rolno-przemysłowego Iglopol. Pojawiła się takie życzenie ze strony dawnego szefa Iglopolu, pana Edwarda Brzostowskiego, co również znalazło swoje uznanie na zebraniu wiejskim w Straszyncinie. W latach świetności w samym Straszyncinie funkcjonowały zakłady transportu i zaopatrzenia Iglopol, zakłady rolno-przemysłowe i zakład metalowy. Działały również zakłady rolne, zakład ogrodniczy przyborów, fermy kiełków w Zasowie oraz żwirownia Grabiny.